szoruje na głowę i ma przy tym zmierzwione włosy, to z jakąś jasnością smaży nam kolację stylu ja, które przecież trzeba wyjąć z lodówki i stłuc, tak aby nie popłynęły w nicość przykrytą rąbkiem jej fartuchu. I tak nam smażyć, smażyć i smażyć bez końca. Czy ta kobieta pragnie mi coś ofiarować? Ty od razu zabrałbyś się do nazywania każdej rzeczy. Każdą rzecz byś nazwał. Każdą. Dzisiejszej nocy najdroższy nie ma w tobie smaku śmierci, z którym tamci wchodzą we mnie, kiedy ty śpisz, a ja im sprzyjam. Ta kobieta nie zapłakała w moim niewieścieniu. Wiedziałam. Zawsze sobie to przemyśliwałam. Jeszcze dzisiaj, jeszcze nie wiem. Ale przyjdziesz do mnie, wiem. Zgasisz światło, żeby droga nie była wypełniona szukaniem podróżnicy. Tak jak wtedy zwróciłam do osobności. Niż sen i spowiedzenie.
się okaże, czy stare suknie po matce trafią w obce ręce, czy w ręce powinowatych. Jutro się okaże, czy to wszystko dalej będzie tkwiło w rodzinie. Szczególnie boję się o ten przepiękny, czesany kilim, który na pewno ciotce wpadnie w oko. Zresztą chuj z nim, jak to się mawia w rodzinie. Ja tak nie mówię i dlatego jestem inny.